Wyspiańskiego. Przychodzi garczmarz Żyd na wesele i witany jest serdecznie przez pana młodego. Trochę nieśmiały, niepewny, jest przez niego traktowany bardzo dobrze, gdyż pan młody podkreśla swoją przyjaźń. I wtedy zaczyna się rozmowa o przyjaźni właśnie, bo Żyd podkreśla, że jego tak zwani przyjaciele są często wyrachowani. Ale pan młody również odpowiada ironią, mówiąc, że przecież on zwykle pożycza im i zarabia na tych pożyczkach, na tych kredytach. Żyd obśmiewa chłopomanię pana młodego, mówiąc, że to już było. A pan młody odpowiada, że wróci. I wtedy karczmarz zaczyna wspominać swoją córkę Rachelę, na co pan młody odpowiada, że oczywiście ją zaprosił. A Żyd mówi, że ona na pewno byłaby przychylną, gdyby tylko chciał z nią rozmawiać. A pan młody odpowiada, że jej nie zastał, gdy przybył. I wtedy przedstawia zalety swojej córki, mówiąc, że jest prawdziwą gwiazdą, że jest wykształconą, kulturalną osobą, obytą. A pan młody nazywa ją satelitą. Dość ironicznie znowu. Karczmarz nie daje się zbić z tropu i mówi, że jego córka jest, powiedzmy, do tańca i do różańca. Znaczy, czyta, otwarta jest na kulturę, świetnie gotuje i ma modną fryzurę. Na co pan młody odpowiada, że alla Botticelli. W końcu Żyd stwierdza, że ona jest bardzo nowoczesna, że lubi zarówno poetów, jak i chłopów, ale pan młody stwierdza, że ona wydała mu się przeciętną. I wtedy przychodzi Rachela i mówi bonsoir. Wypowiada poetyckie słowa na temat zachwytu nad Hartą Brunowicką. Karczmarz wspomina tylko, że ma się nie wstydzić ojca. Przedstawiają panu młodemu, pan młody wita ją serdecznie. Przez moment zostają sami. Rozmawiają najpierw właśnie o tej Harcie Brunowickiej, o tym, że ona tam na skrzydłach leciała, bo tak bardzo kusiła ją ta muzyka, to co tam się dzieje, cała atmosfera. Pan młody podejmuje temat wsi, mówi, że zachwyca się bardzo wsią i że ma ochotę pisać. Rachel jeszcze wcześniej mówi, że wszystkie ćmy do światła pędzą. Oczywiście każda z tych rozmów, pamiętajcie, ma niemalże kilka szyfrów i jest to wszystko bardzo wieloznaczne. Trudno opowiedzieć. I pojawia się poeta. Mówi, że pan młody jest proszony przez żonę, bo ona chce z nim przez chwilkę porozmawiać. Także ten odchodzi, a poeta zostaje z Rachelą. Rachela wygaduje, mówi, że jest nią zainteresowany i podejmują temat miłości, bo poeta pyta, czego ona pragnie, a ona odpowiada, że miłości. A on na to wolnej, a ona marzyłam o tym. A potem on mówi, a może coś więcej, jakby zareagowała, a ona odpowiada, że przestałaby marzyć. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy. Do zobaczenia.